3 litry wody. Pięć szklanek odpoczynku. Batonik ruchu. Optymalna ilość snu. Dwie pełne szklanki familijnego soku. Sto procent miłości. Szczypta edukacji. Trzylitrowy garnek zdrowia. Pięć łyżek obcowania z naturą. Przytulny zakątek. Garstka dobrych przyjaciół. Dlaczego nie uciekasz? Ogryję go wyraźnie zniecierpliwiony. A dlaczego miałbym to zrobić? Zapytał elf, nie kryjąc zaskoczenia. Przecież jestem straszny, przerażający, odparł złowrogo, szczerząc zęby. Spójrz na moje wyłupiaste gały. Jestem wielki i zielony. Mam chrapliwy głos i nos jak kartofel. A czy ja według ciebie jestem straszny, Ogrę? Ty? Dobre sobie. Przecież mam spiczaste uszy i długi nos, a na nim trochę biegów. I co z tego? To, że wcale nie jesteśmy straszni, tylko po prostu różni. Tak się stało. Z powodu ich lęku przede mną stałem się dokładnie takim stworem, za jakiego mnie uważali.
Siądziesz w pewnej odległości ode mnie. Od tak, na trawie. Będę spoglądać na ciebie kątem oka. A ty nic nie powiesz. Mowa jest źródłem nieporozumień. Lecz każdego dnia będziesz mógł siadać trochę bliżej.